Hej wszystkim, ja jestem Bobo, zdrowiem to was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Valhalla. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy z szeryfem tutaj w mieście Theothord, żeby pomógł nam właśnie w walce z ludźmi Rueda w warowni Burg. No i teraz tak naprawdę już zrobimy dla niego quest, aby pozbyć się ludzi Rueda z Kingsbury, dlatego że dopiero wtedy pomoże nam walczyć z Ruedem. Kingsbury. Niby pełno ludzi Rueda, ale oczywiście wszystkich wyczyścimy sobie bardzo szybko, sprawnie. Tam jest kilku z nich, już mi zauważyli, więc nie ma sensu się jakoś zbytnio szczypać z nimi w takim razie, tylko po prostu lecimy normalnie, bez problemu. Wyczyścimy. Też strzał jakiś lepszy łucznik odrobinę. Okej. Likwidujemy wszystko, co się po prostu rusza. No jest właśnie ten cały rozbójnik, on z tymi toporkami potrafi skakać, miotać się jak szatan. Dosłownie. Dlatego nie będziemy się z nim też jakoś zbytnio szczypać, tylko sparujemy. Okej. Myk. Ktoś we mnie tylko tarczą rzucił tam. Nie wiem, co ty chciałeś, kumpu, zrobić tą tarczą. Ale niech ci będzie. Następną tarczą we mnie rzuca. Strzeleni w ogóle. Tarcza was broni, a wy rzucacie we mnie nią. Czy jesteście normalni? Jeszcze coś musiało pozostać. Nie ma bata. Gdzie jesteście? Ludzie Rueda. Myk. O, i już jak dostałeś, kumplu? Teraz jeden hitek nie żyjesz. Bardzo mi przykro. Tylko ci po prostu ci jakoś tak się cofali do tyłu. Nie wiem dlaczego w ogóle. Okej. Okay. Nope. Excelsior! Myk. Tam jeszcze mam dwóch pajaców. Za mną jeszcze kilku wyszło znowu, ponownie. I to w ogóle na hita padł. O, jest. Wódz maroderów jakiś się rzucił na mnie, bydlak. Dwóch wodzów w ogóle maroderów jest tutaj. Ciekawe, czy właśnie to te większe tarcze też przydało, można by było tak odbijać silnym atakiem, tak jak to zrobiłem właśnie teraz przed chwilą. Czy nie bardzo? Atakujesz mnie, czy nie? Nie atakujesz mnie, wiesz. Się patrzy tylko na mnie, pajacu. Teraz atakujesz. Okej. Cholerny język mi się na klawiaturze zmienia. No tak, ujrzysz, no. Ale on jest nudny. No, umrzyj. Pięknie. No jeszcze pajac, ten jakiś łucznik stoi do mnie, strzela, tylko słońce mi zasłania. Okej, okay, jest jeszcze jeden. Umrzyj. I został siewca niedoli. Bydlak największy z tej wioski całej. Nope. Hehe. Nie ma tak łatwo, kumplu. Pyk. Czyścimy, do końca, do końca. Ojej, trafiłeś. Ale już ci się nie da nic więcej zrobić. Ale zniknął w ogóle cały. Tylko topór z niego został. Ciekawostka. Gdzie jest ten cały róg? Jest aż na samej górze. Ach, no dobra. Chodzimy. I to będziemy już mieli. To już będziemy mieli całkowicie załatwione. Halo? Eivor? Dobra. Zobaczymy, czy faktycznie szeryf dotrzyma słowa, czy jeszcze będzie chciał, żebyśmy coś dla niego zrobili. Chociaż nie powinien, wydaje mi się. Au. Dawaj, Eivor. Zadoń wróg. Ho, a jednak bardziej tak jak jakiś mamut. Mogę, przyjechał ktoś? To są ludzie w ogóle szeryfa, czy nie bardzo? Mhm. Też mam taką nadzieję, Eivor. Myk! They of Ord will join you in the fight against Ruid's clan. With your aid, we may yet save East Anglia. Damn it, bez problemu. Horn was used to muster feards all across our land.
may find others who have warmed to its call. Good. Whatever willing men you find, rally them soon at the ruins north of Burt Castle. Pięknie. Quest dla szeryfa został ostatecznie zakończony. Teraz musimy ruszać gdzieś tutaj chyba, nie? Tak, na obóz wypadowy aż. Okej, okay, zbliżamy się do obozu wypadowego. Tak w drugiej sensie pomyślałem, kurde, obóz wypadowy tak daleko od warowni, ale potem sobie przypomniałem, przecież my będziemy płynąć łódką od tej strony prawdopodobnie, gdzieś żeby wejść od tyłu właśnie na całą warownię. No ale dobra, no, lecimy. Idziemy pogadać z Finrem. A, nie musicie się martwić, ja postaram się oczywiście jak najszybciej to wejść od tyłu i ich praktycznie pokonać, żeby nie umierało za dużo osób. Mam jakąś notatkę. List torbanskiego żeglarza. Ingo, choć dzieli nas wielkie morze, moje myśli biegną ku tobie, nawet w przeddzień bitwy. Wokoło moi bracia biją się w piersi, nie mogąc się już doczekać krwawej śmierci w boju. Ja nigdy nie pragnąłem ginąć w walce, ani nawet się z tobą rozstawać, ale nie mogę pozwolić, by nasze skarby cierpiały głód. Jeśli polegnę, Torfast przysiągł powieść ci przez może ten list wraz z moim udziałem w łupa. Skori. Przepraszam. No. No to po prostu tak to ma być. Albo po prostu zawalczymy i będziemy próbować uratować. Będziemy starać się ratować właśnie wschodnią Anglię. Albo najzwyczajniej w świecie po prostu odpuścimy i ludzie będą żyć w głodzie. No, taka jest prawda. Taka jest smutna prawda. Dlatego chyba właśnie warto jednak spróbować mimo wszystko i... Eivor! Men are pouring in from across East Anglia, and our ships stand ready. The Edward's Reeve is with us. His men will be here soon. More than his, the Kingsbury Horn has inspired men all across this kingdom. We will have the army we need. No i pięknie. Seems Oswald got what he wanted in the end. Saxon and Dane united in common cause. A pity he is not here to see it. Forces will be ready soon. Are you ready to start the assault? Możemy, ale ogólnie dalej mam takie wrażenie, że faktycznie Oswald przeżył, że nie zginął. Ciężko powiedzieć. I am. Our target is Burg Castle, said to be impenetrable. Good. Let them have their false confidence. By cover of night, Baldus will lead the field at the front gates. With Ruid's men distracted, our forces move on the sea gate from the backwaters at their backs. And once we're in, we'll leave no gate closed in that castle. Ruid's men cannot be allowed to dig in further. No i to będę chciał od razu na początku zrobić. Nie walczyć z nimi jak głupek, tylko potwierdzić wszystko na 100%. Wtedy dopiero będzie dużo łatwiej i szybciej. Dzień dobry, witam was, moi drodzy. They need your words, Eivor. Moją? Nie jestem królem przecież. Pamiętajcie o poświęceniu Oswalda. Wschodnia Anglia was potrzebuje. To bitwa o wolność. O. To bitwa o wolność. For a long time you lived in fear. Your house is razed. Your fields scorched. Now your chance has come. Fight to be free of this pain! Fight to be free of fear! Freedom! Now is the time. Today we rid East Anglia of Ruud's clan once and for all. Dokładnie tak. Bracia, do toporów i za mną! Wydało mi się takie najbardziej sensowne powiedzieć o wolności. Poświęcenie Oswalda rozumiem, to mogłoby też trochę pokrzepić ich do walki, ale to wtedy dalej opakujemy śmierć Oswalda, tak? Jeśli faktycznie on nie żyje. Ta bitwa o wolność zdecydowanie pomaga tylko ludziom skupić się na tym, że faktycznie jeśli wstaną do walki, to mogą się czuć tutaj swobodnie, jak u siebie w domu. Eivor sobie tutaj fajnie odpoczywa, medytuje i pora ruszać. Burza? Błyskawice? You remember the dream I spoke of? You sailed through Helheim on a ship of fire. Here it may come to pass. Dreams, life,
Maybe they are one and the same. No właśnie, może to faktycznie jedno i to samo. Muszę odpalić sobie muzyczkę, czy nie bardzo? Chyba nie. To nie jest chyba mój statek też. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie no, jest Dax w sumie, to chyba jest mój statek. Tonight I ride the flaming sea steed, rushing for the Spearden. A watcher alight on water's wake. Another glory I will keep. Another glory! Kolejne zwycięstwo, kolejny sojusznik. Kto zostanie królem w takim razie wschodniej Anglii? Ready yourselves. Ruined shit stains will see us coming. No i bardzo dobrze, niech zobaczą. Ja to mam zamiar tam wlecieć i po prostu rozwalić wszystkich. Nie będę się ani powstrzymywał, ani hamował. Damy radę, na spokojnie. Lecimy! O, stali. No ale na razie jeszcze lecimy, jeszcze lecimy. Jeszcze nie. Teraz. Pięknie. Lecimy dalej. O, to wygląda całkiem sympatycznie, zobaczcie. Naprawdę robi wrażenie. To jest póki co fajny najazd, naprawdę bardzo ładny. Płyniemy dalej. Dwa statki niestety już upadły. To mnie nieco martwi, tylko kolejny statek upadł. Sporo statków upadnie. Szkoda. Dam radę. Wierzę w was, ludzie. No i pięknie. Wjeżdżamy. Jak do siebie. Boom. To się nazywa dopiero wjazd z buta. Statek wypełniony prochem. Siarko i innymi bajerami. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Lecimy. Pomożemy troszeczkę obijać tych przeciwników chwilowo. Niech podjedzie ten taran. Jak już podjedzie, to wtedy się. To wtedy go wezmę. I oczywiście powbijam. Cholera, no. Brakuje mi tej energii i nie mogę nic zrobić. To jest taki bezsens. Dobra. A, pomogę wam, kumpla, czekajcie. No, interakcja, dobra. Raz. Dwa. Jeszcze raz, stawać. Myk. I jeszcze raz. Twarde! Come on! Szybciutko, szybciutko. Pięknie. Lećcie dalej, kumpę. Odepnij! Wow, boom! Jeszcze jeden. O, jednak nie, wstał już. Cholera, jasno. No nie mam energii, o, i nic nie zrobię. Ta stamina, ty nie wiem, ta stamina tutaj się kończy szybciej niż powinna. My. Lecimy. Lecimy dalej. Okej. I lecimy. Dawać, pyk. Interakcja. Interakcja. I myk. Kryć się. No pójdziesz, wążysz, co mi przeszkadzasz? Szarsza, boom, raz, dwa. Ciekawe, czy odliczanie do tyłu dalej ma sens, ma znaczenie czy nie. To mi się zastanawiało w sumie. Ale chyba nie. Wystarczy co czas używać szarży, żeby stukać po prostu w tą bramę. Bijamy się, jeszcze trochę, kumple, dawać, dawać, wierzę w was. Twarda brama, no. Kryć się! Nie mam tarczy, żeby się okryć, ale trudno. No,
Aha, fajnie. Jest, coś myślałem, że nie mogę, ale działa. Okej. Lecimy! A im sobie taram podjedzie, to wybijemy troszeczkę do tych ludzi. W ten sposób właśnie troszeczkę... Jak to się mówi... będzie troszeczkę odmiany będzie po prostu w tej całej walce, żeby cały czas nie tylko puszować taranem, tylko faktycznie troszeczkę się pobić, coś tutaj polutować, pozbierać. Czy tak na sam koniec będę lutował resztę? Bo tu jest kilka skarbów. Well met, Valdis, well met. Dobra, interakcja, lecimy. Lecimy. Boom. Kryć się. O kurde, pajace. A faktycznie to ma znaczenie, jak daleko stoimy z szarży, zobaczcie. Bo w pewnym momencie ta ikonka tej szarży zapala się na złoto, takie teraz. Chyba mocniej się wbijamy w ten sposób. Oni puszczają olej, więc może poczekaj, aż to się kurde wypali, bo znowu zginą mi moi ludzie. Problem w tym, że... Okej. Okay. I go! Boom! Kryć się! Nie, nie, dobra, zdążymy. Cholerny olej! Najgorsze jest to, że na górze nikogo nie ma, nawet nie dałoby się ich wybić po prostu. Boom. Jeszcze do tyłu. Już powinno być ostatni raz. Chyba. Koniec, dawaj ogień, kończ się szybciej. No. No kończ się, let's go! Boom, kozak. Ostatnia brama przebita. Nice, bardzo ładnie. Należy się pozbyć tych pajaców cholernych, którzy tylko niszczą kraj cały. Oswald żyje, mówiłem, że żyje. Oswald lives! Eivor, is that you? Shut your ass, twig spine. Mówiłem, że żyje, widziałem, że tak będzie. This will be over soon. Worry not for me. You must stop. Silence, fool. What it comes to, Wolfkist? Two Danes fighting over a filthy Saxon horse? Nie, po prostu jeden Norman, który myśli racjonalnie, walczy z drugim Normanem, który jest kompletnym idiotą. I tak, właśnie o tym mówię. Jesteś kompletnym idiotą, Ruet. I nie mam nawet zamiaru się zastanawiać nad tym, co ja z tobą zrobię, kumplu. Bo to już twojego czasu tutaj nie za wiele zostało. Dobra. Nie będziemy dłużej z nimi walczyć, to już sobie nasi żołnierze raczej dadzą radę. Skoczymy po prostu wbić się w Rueda i pokonać go. Lud wschodni Anglii przemówił Redzie, poddaj się! Najpierw tego wilka, bo jest irytujący. Dobra. Jednego mam mniej przeciwnika, a teraz możemy walczyć już faktycznie z Ruedem. Chodź tu, pajacu, patrz, pokaż na co cię stać. Ja sobie rzucę jeszcze sobie truciznę. Chcę na to. Ojej. Okej. Pięknie. Parujemy co się da. Made thralls, not treated as equals. We are better than this, than all of them. Do not drag me down to the sewers you wallow in. Bardzo dobry pocisk. Only the cold dark of Niflheim awaits you. No i tyle, Ruedzie. Nie byłeś trudnym przeciwnikiem. Lecz byłeś bardzo słabym przeciwnikiem. No i pięknie. Oswald jest, żyje, cały zdrów.
throw in with these wastrels? These Argir swine? For what? A scrap of land and a promise of peace? Eivor, no! He should be tried before God, a lawful assembly. I won't have my reign begin with more blood spilt than is needed. Another screeching scold. This man must die for the damage he has wrought. The old laws are clear. These are Oswald's lands, to rule as king as he sees fit. Does Eivor bow to kings? To defy a king would shame him. East Anglia cannot heal without his honor intact. And what of your honor, Eivor? How much are you willing to lose? Ciężko powiedzieć, ale też, tak jak mówię, no nie chcę się wbijać w takie maniery dziwne. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Ja bym go zabił, ale kurde. Niech będzie, no. The rightful king of East Anglia has spared your life today, and so it will be. Niech będzie, no. Zagraj mnie jako dobry glina, jeśli mogę tak to powiedzieć. Pięknie. Sojusz kolejny zawarty, tak naprawdę. Szturm zakończony, warownia Berg. Zaczynałby się stąd skarby wszystkie zebrać, to na pewno. Z Oldem pogadamy za chwilę w sumie. Chociaż można było chyba teraz pogadać z nim? Są dwa skarby do ogarnięcia, ale to prawdopodobnie będę mógł to zrobić za chwilę. Chyba. Thank you for heeding me, Eivor. I know the worth of such a gesture. All this is like a dream. But you're not asleep. Well fought, well fought, the both of you. You came as well, old friend. If I'd known you were still alive, I would have stayed in Norwich. Look around you. A happy occasion and a glorious victory. And soon something more. Powstanie nowego króla, tak właściwie. A wedding, my love. If you will still have me, that is. And why would I not? I fought poorly. I melted under the heat and anger of that brute. And I never. Oswald, stop. You fought with all your heart and soul. That's all you need ever do. No i ładnie, dogadali się. We have much to prepare for. Wschodnia Anglia będzie miała swojego króla. Countless men have died for them. And you, Vanir? Are you jealous of such things? Hardly. My heart is afire, but my body aches. I desire only a long nap. I saw a bale of hay back there. For now I must see to the wounded. Then I will see you at the wedding. Aye, of course you will. Aye. I should return to Elmenham. Oswald's wedding will soon begin. No i za chwilę tam pójdziemy, oczywiście. Skoczymy sobie tylko tutaj. Dwa punkty umiejętności kolejną możemy rozdać klasycznie. Co byśmy teraz mogli pójść? Wydaje mi się, że może skoczymy sobie tutaj w kolejną. Kolejny punkt uleczenia adrenaliny. Mamy lądowanie z przelotem, które jest całkiem sympatyczne. To może mieć zdecydowanie sens. Musimy pójść tutaj, tutaj, zdobyć to i polecieć gdzieś tutaj na dół chyba aż. Dam radę. Let's go. Skarby, zdobądźmy całe skarby, wszystkie skarby właściwie już. Ktoś tam gima sobie w ogóle. I myk, jeden i drugi teraz na prawo. Powinno raczej dać radę przejść, dokładnie. I sztaby Niklu, dokładnie. To jest właśnie fajne, że już teraz będziemy mogli ulepszyć dalej ekwipunek jeszcze wyżej. Chociaż jeszcze chciałbym się wstrzymać z ulepszaniem zbroi.
bo tak jak mówiłem wcześniej i tak jak wam pokazywałem, posiadam ten jeden element zbroi Odyna, które są właśnie spod, właściwie z Tora, mamy spodnie Tora. Chciałbym spróbować jakoś je w miarę szybko, sensownie zdobyć cały set, jeśli faktycznie się da. I jedynym właśnie takim, taką wskazówką co do tego seta, to jest podejście tutaj, jak widzicie. Żeby zebrać kolejne rośliny dla mikstury walki i dostać się do Jotunheimu. Wydaje mi się, że jak ukończymy cały ten wątek tego Jotunheimu, to może się odblokuje właśnie cały już ten, cały ten set nasz. I to bym chciał zdecydowanie zrobić. Może przed następnym odcinkiem po prostu tam skoczę, spróbuję to zebrać, zobaczę w ogóle jak to wygląda. Sugerowana moc 130 na centie jest, ja mam moc 150 za chwilę. Tutaj jeszcze troszeczkę do zrobienia zostało, to może faktycznie udałoby nam się to zrobić. I wtedy już będzie można ulepszyć cały set Tora. Jeśli oczywiście zdobędę tam cały set. Jeśli, ale no niestety mogę tylko spekulować. Nie grałem w tą grę i nie wiem do końca, co można by było tu ogarnąć. Okej, Elmenham, tepnijmy się, mamy szybką podróż. Nie musimy jeździć nie wiadomo jak długo. I zobaczmy, jak będzie wyglądał ślub Valdis z Oswaldem i zawarcie kolejnego sojuszu. O proszę, jakie ładne kwiatki. Rozstawiamy wszędzie, tam mamy sklepikarza, tu mamy 100 metrów do kościoła. Zobaczcie, bardzo ładnie. Jest klimacik, klimacik ślubny. Jest Jozłot. Yet I arrived in the end. A part of me worried you wouldn't. Dobrze wyglądasz, Oswaldzie. You look good, Oswald. Like a man about to marry a more powerful woman. Do I? Because I'm nervous as hell. Of all the battles a man can fight, the war against himself is the hardest to win. To prawda. Póki co to za kobieta ze mną stoi? No to lecimy. Całą ceremonię nam pokażą, czy nie bardzo, czy po prostu przeskipują? Czekają na Valdis, ale patrzę, że Valdis się nie pojawia. Coś się stało, czy nie bardzo? Idzie, zobacz. Razem z braćmi. Ma na sobie suknię. Troszeczkę inaczej wygląda niż te obecne. Ale wydaje mi się, że dużo ładniej, jeśli mogę tak to nazwać. Jest ci pucharek. Bardzo ładne pierścienie. No i cóż, od dziś Valdis stanie się królową. Zaś Oswald królem. I hereby name you man and wife, and as man and wife, I name you. The king and the queen. Of Elmenham, first of his name, the rightful king of East Anglia, with this lady Valdis, soul, fist, and beauty of this land. No i pięknie. Proszę bardzo. Mamy nowego króla Anglii. You've done it, Steward.
A king now sits on the throne of East Anglia. Don't leave yourself out of this song. We did it together. Back to your dreams, then, of fire and Helheim. I lost my way some time ago. Hard to say when. I don't want to be here. I never did. This was Halfdan's dream. He ordered me to see it through. In my dreams, I'm sailing, remember? Wind in my beard, salt on my lips. I want that life again. Whether or not I find it, only time will tell. Until then, let us feast, drink, and forget our pain! Impreza, wesele! Baw się, nauczcie, zaślubiny, obszar badania. Ciekawostka. Care for a challenge? Co za challenge? Eivor! Strzał z łuku? Wolf kissed. Gaze upon my parts. They stand so strong. Unbreakable at this distance, no? They are not, Brothir. My arrows shatter whatever target they strike. Even after draining so much meat, succeed, you shall be rewarded. Już ci pokażę. Keep your eyes open long enough to witness this, you drunken lout. Oho! Eivor, 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 Eivor! No! Halo! Łasiutko! Ah, barely a challenge. Impressive, impressive. Here as promised. Now go enjoy the party. No już tak, tak mi w głowie chciałaś śwista, krzyczysz, łoże ty. Nie, ja chciał jeszcze dalej. Eivor się naprął, znowu. Ach. Skol, Eivor! Let's have a drink. Ale już piłem, brother. Surely a special kind of metal is required for drinking before the new king. A metal not unlike your own. To Odin and his endless glories. And the new king of East Anglia. May his reign be long and good. Oh. Znowu. Not bad, Wolfkist. I wager you couldn't drink more than me if Znowu. Tried. Dlaczego muszę chlać cały czas? A challenge nonetheless. What say you? Ach, no dla dobra, kurde. I will drink you under the table. Naszego pokoju sojuszu wypiję, ale. Piwo żłopem ze wschodniej Anglii? And we'll make it interesting. Put your silver where your mouth is. What say you? A proszę bardzo. I accept. Lecimy! Nie pamiętam, jak się piło. A spacer, dobra. Cześć, mamy pokazane co trzeba kiedyś. Już mi gwizda w uszach, cholera jasna. Jeden mniej? Ale tamten też jest szybki, zobaczcie. Już też skończył. Ja czy mi się w ogóle uda to zrobić. Skupienie, skupienie, skupienie. O nie! Jestem. A, potem kliknąłem D szybko. Niepotrzebnie. On też szybciutki jest, zobaczcie. Nie mogę się pomylić, bo przegram. Chciałem powiedzieć, zginę. Ale to się nie da zginąć. Skupienie, skupienie. Jee, udało się! Pięknie! The ale here, it's strong. But I am stronger! Aye, stronger than me. You drink as well as Valdis. Now that I would... Valdis też tak chleje! Speaking of payment, where is my silver? Here. Well earned, Wolfkist. No i kozak, ściągnij Finra z dachu? No kurde, na dach was, Finir, czy ty jesteś normalny? The road to Valhalla does not run that way, Finir. Finir, bo ci zaraz kurde machnę.
Some sweet wine for a sweet swine. Ja ten chleję sobie na dachu, co tam? Bawi się w najlepsze. The Saxon god wanders somewhere up here, does he not? I haven't seen him. They like to say he moves with mystery. Nagle otrzeźwiał, jak zaczął rozmawiać z nim. Moon! It moves on trouble now. But one day it will be eaten by a giant wolf and the nights will be black forevermore. Are you all right? I've tasted glory once again. And it was good. I'm glad to hear it. Now... I always felt like Skull or Hati. Chasing and trying to fulfill Halfdan's wishes. But now I've caught my sun and moon. I've got them and... I don't know. You can let them go. Sail to a further shore. My long ship's in Valhalla. Don't you remember? Firestarter. No i tyle. Napruł się. Come on. Let's get you to solid ground. Everything's spinning. Jak się napruł. Fiedr, wstawaj. Wstawaj, kurde, spacisz. Wstawaj. Ja, nie ma leżenia tutaj. You're very strong. You're very large. Leżeć, Fiedr. Odpocznij. Sorry for this, Eivor. I've had one last glory. I should be happy. Jak on tam wszedł na to gówno? Po prostu się wdrapał tak jak ja. It need not be the last. Not the last. Rzucił go w błoto, Eivor, i tyle. Niech śpi na błocie. No i dobra. Fiedr ściągnięty. Czy możemy zjeść sobie świnia? Mam nadzieję, że kończymy tą imprezę. Did you know that? As does Freya. What's your point? You impress me, Eivor. Your battle wisdom, your strength of character, skilled in so many ways. Yet I wonder, is there any skill of mine that I could impress upon you? Even a fool has something to teach, whether they are aware of the lesson or not. Hey, hey. But I could show you how to wield my plow sword. I mean... romans... Może nie. Napijmy się miodu. Have another horn of mead, brother. It's brewed with clover and raspberry, they say. Did you hear what I... Yes. Słyszałem, brother, ale dlatego właśnie w taki sposób właśnie... Did my brother just call me? I think he... You know I should go. Brother! Enough fun and games. I should see how Oswald. No. Kurde, to było mocne. Eivor, I'm about to address our guests and I'd like you to be there. It's been a worthy ceremony so far. And have you had enough fun yet? Jasne. I'm ready to hear you address your kingdom. Musimy wracać do Randvi, przekazać informację o właśnie całej tej, całym tym sojuszu. Bo nie chciałbym zbytnio przedłużać. We've pushed through hard times. It seems like all we've known is loss and suffering, but it is not conflict that binds us. It is compassion. May we always favor compassion, even when our enemies refuse its boon. So to my Dane friends and neighbors, I give thanks for the bravery you have shown during our collective struggles. And for my fellow Christians, may we continue standing as examples of our Lord's grace. Lights in the dark. I see East Anglia's future right here. Right now, in all of you, Dane and Saxon alike, to our future. Still a bit soft on insults. Brother, shut the fuck up. None of this would have been possible. On behalf of East Anglia, let this ring be proof of our loyalty to the Raven Clan and all they have done for us today. Would you have any words of wisdom for us? Mam wybór? Mam.
Skull! Jak to prawdziwy normal, jak to prawdziwy normalnowy. To Oswald! Skull! 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 Okay, everyone, the bridal race starts now. Remember, you all have to lose to the bride and groom. Steady all and ready yourself for the wedding race. The king and his bride against all. My king. Nice. The sheep you left to guard me have been shorn. Oswald, king of sheep fuckers, show your eyes. I co teraz? Zabijesz go w końcu? I accept. Pozwól mi stanąć do walki w twoim imieniu? Oswald is king, and a king must have a champion. I will fight in his stead. He challenged me, Eivor. Your fight is bigger than this, Lord. You must rebuild East Anglia plank by plank, and a dead king cannot keep his oaths. Let me finish this. Oswald, you gutless Arya swine! I'll slay the wolf kissed, then hang you with your own. Oj, Ruet, skończymy to szybko, bo już. Za dużo tam gadasz, krzyczysz. Za dużo gadasz, za mało, jak to się mówi. Krowa, która dużo muczy, mało mleka daje, tak? Nie bez powodu się tak właśnie mówi. No i tyle. Koniec, nareszcie. Spokój! So much anger. Nic na to nie poradzisz, Oswald. Tacy są ludzie. What's done is done. You're leaving now. I should. Your wedding should be a day of peace and happiness. Today I lack both. Eivor, you've done East Anglia a great service. I promised you an alliance, and now you have it. And one day, I will need you to make good on that alliance. No mogę, Waldi sobie za czasem na górze stoi. Pięknie. Udało się. Wróćmy do Randwi. I should find Finia. Say goodbye before I leave. Chyba, że to Finir wypuścił Rueda. No może i nie. Szukam już pewnie dziury w całym. Znajdźmy Rueda. Rued! Nie. Mogę, możemy jeszcze pogadać z Valdis? Możemy. Valdis! Will you not stay a moment longer, Eivor? I should not linger. My banner folk await my return. I understand. Take care, Valdis. You fought well, and won yourself a worthy king. I did, didn't I? Take care, Eivor. No i pięknie. Vanir! Finir! Finir! Greetings, Eivor! You're missing the festivities. I've had my fill. It's as much yours as it is Oswald's. I was a crumbling man, Eivor. Before all this, I thought I'd die a tired old failure. But now, my heart burns bright with new fire. Pewnie będzie chciał Findr do nas dołączyć po prostu do załogi. Die fierce. Glory cares not for age, Finir. Sail with me. My ship could always use a wise head and a strong axe. Together. Together. No. No i myślałem. Czyli prawdopodobnie w każdym miejscu po prostu znajdziemy jakiegoś sojusznika, który będzie się z nami popłynąć. Jaskin zwerbowany. Joms Viking, sorry, nie Joskin. Co ja przystałem w ogóle? Co ja przystałem? Kolejny level. Oczywiście punkty umiejętności możemy sobie od razu rozdać na zapas. To i to. Pięknie.
teraz co? Główny quest? Powrót? Dokładnie. Wspaniale. Oczywiście tutaj mamy jeszcze kilka side questów, kilka walk tak naprawdę z ludźmi. To zrobimy sobie może w następnym odcinku przed jakimś większym... przed jakąś większą bitwą. I będzie gitara. Wróćmy do Randwi, pogadajmy jeszcze na szybko z Randwi i na tym zakończymy ten odcinek. Tytan, to bardzo rzadki materiał ziemiśnicy, który można znaleźć w najbardziej niedostępnych obszarach gry. Korzystaj z pomocy kruka, by wypatrywać go z daleka. Tak czy siak, na razie nic z tytanu ciekawego zrobić nie mogę. Nie ma się czym przejmować na chwilę obecną. Okej, okay. Randwi, zdobyłem nowego sojusznika. Pytanie, co nam teraz pozostanie? Coś jeszcze do przyjęcia na pewno. I czy część lokacji jest po prostu opcjonalna, czy każda właśnie od tutaj z tych mapek będzie do przyjęcia? To jest pytanie. W ogóle zobaczcie, Hampton Shire 340 mocy? Tam to ja nie wiem, kiedy ja wejdę, nie? Masakra. Okej. Roland, Holger, Wild... Co tu się dzieje? Eivor! Tu mnie krzyczą! I heard shouting. Is something wrong? Holger robbed me, and I demand he be punished. Huh! Rob, disappointed word. Does the deer rub the stream when she takes a drink? Does a cow rub a field when he crops on sweet grass? Eivor, this matter requires sensitive judgment. Will you? Co tu się w ogóle stało? Co z nim się kłócą? Of course. From the beginning, please. Well now, there is no excuse too small, I see. Nothing to keep you from coveting that seat, is there? In Sigurd's absence, who has better claim to oversee these disputes? You might leave them to work it out for themselves, but that would mean letting go, would it not? Please start again. Tell me all that has happened. I will start. I have been falsely accused by this Saxon Philistine. A Philly what? Are you mocking me? Silence, please. I will hear both of your complaints and render a decision, awarding compensation if needed. Understood? Rowanie, wysłucham cię. Rowan, tell me your version of these events. As you are aware, Holger and I are neighbors. Near enough that I often catch him at my stables, stealing my tools. Borrowing. Holger, let him speak. Stealing, borrowing. My point being, I have always allowed him to use whatever he pleased. I greatly admire your Norse generosity and had hoped to match it. But this morning, Holger stretched the limits of my grace. Entering my stables for their feed, I found my most beautiful, gentle mare stripped of her tail. Left, not a strand in sight. I am ashamed to say my natural suspicion drew me to Holger, and how right I was. For when I peered across the lane, there he was, gripping a horsetail brush slathered with indigo, dragging it across a sheet of painting, Rowan. I was painting. You make it sound so crude. Ale dlaczego ciąłeś ogon dla konia? Co? Willful arrogance. It will take ages for Ilgifur's tail to reach its former length. I demand compensation. I understand. Thank you, Rowan. Holger, let me hear your side. Powiedz mi, Holger, coś ci odwalił. You have known me as a skald for years. You have seen how my poems bring life and joy and wisdom to our people. And you know that my work requires a certain, let us say, freedom. To make use of rare resources to compose my verses. Ale to mogłeś zapytać, Holger. Bardzo prosta sprawa. I have made use of novel items. Alvis's walking stick, Tovi's inks, all were given gladly. You cut off my horse's tail to make a brush, you bleed. Rowan! As I was saying, this morning in the throes of poetic reverie, I realized that my latest piece required delicate brushwork. I could have used a frayed stick, some cloth, my hands, but no. I needed something gentler, softer, to make a perfect brush.
I needed the fine hairs of a well-raised horse. And so I availed myself of a local resource. You clipped Alfgafur's tail to the rump without asking. It was early. I did not wish to wake you. Ale trzeba było, czy ty rozumiesz to? I believe I understand your position. I believe I have heard enough. If you will... My horse looks like a fool, Eivor. No handsomer than a donkey now. You must do something. Do not conflate hair with beauty, Rohan. She remains radiant. Elgifer's hair will grow back in no time. Quiet, both of you. Now listen. Rowan ma rację, no bo Holger bez pytania obciął mu ogon. To się tak dla konia ogon, to tak się nie robi. Holger, Rowan is clearly in the right. You sheared the tail from his horse without gaining permission. I borrowed the tail, borrowed. Does the reality of regrowth not make this a victimless crime? It is a two-victim crime, Holger. Though they are unharmed, you took without asking, and that will not do. As the horse's value has diminished significantly, you will pay Rowan its market price. But the horse was not for sale. Rowan, admit it. My decision is final, Holger. Pay what you owe, and meet tomorrow as friends. And if I do, may I keep the horse? Pay the man and be done with it. Rowan, does this satisfy you? It does. Thank you, Eivor. Good. Then by Tyr's blessing, let this matter rest. We're done here. Return to your homes in peace. No i tak powinno być. Mam nadzieję, że Holger się nie zdenerwuje i zaraz mnie stąd nie opuści, no bo to nie na tym polega. No, pogadajmy jeszcze szybko z Randwi, żeby właśnie tutaj ukończyć już całkowicie questa, bo już tak przekraczamy 50 minut niestety. I potem ruszymy dalej. Skoczę sobie tutaj, bo chciałbym lądowanie z przelotem zrobić. To jednak jest też całkiem przydatne. Oh, hello, Eivor. Good day. That Holger, he is quite the character. I almost envy him. To see the world through such a muddy glass and live with such petty concerns. He hasn't a care in the world. Let's not walk too far with that idea. I need you right where you are. East Anglia is with us. Their King Oswald has pledged his loyalty to us. Eivor Kingmaker, we shall call you soon. Myk. Wschodnia Anglia ogarnięta. No zaraz czwarty poziom. King Ceolwulf sent Ceolbert to Shropshire. He hopes to install him as Elderman there. Good for Ceolbert. He should do well considering all he has learned from you. I gave him only a taste of my knowledge. The rest he will need to figure for himself. One more thing. I do not know if you heard, but Svend passed away a short time ago. The poor man slipped away in his bed. I had not heard, no. And how is Tovi? She must be gutted. It has been rough on her. She spends quite a lot of time at his burial mound. Speak with her, if you have the time. Oczywiście, zrobimy to. Dobra, to by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dziękuję serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że się podobało i oczywiście widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.